Od żuru chłop jak z muru. Jest prosty, pożywny i niezwykle smaczny. Robimy dzisiaj żur śląski. Witajcie, polecam przepis, zrobimy dzisiaj żur śląski, żur ze śląskiego domu, czyli według mnie najlepszą wersję tej zupy w odróżnieniu od innych żurów, tudzież żurku. Ten ze Śląska nie jest w żaden sposób zabielany, nie pojawia się w nim śmietana czy też maślanka, same proste składniki, no bo taka też jest ta zupa. Prosta, pożywna i bardzo pyszna. No i przed Wami wszystkie potrzebne składniki. Kiełbasa, oczywiście śląska, boczek wędzony. Tutaj mamy ziemniaki, cebulę, czosnek, majeranek. Jego nie będziemy żałować. No i esencja tej zupy, czyli zakwas żytni. Przygotowałem dwie półlitrowe buteleczki, ale nie wiem, czy zużyję wszystko. To zależy od tego, jak bardzo kwaśny jest ten zakwas. No i cóż, bierzemy się za gotowanie. Przygotowania zaczynam od pokrojenia boczku w kostkę. On pierwszy wyląduje w garze. Chodzi o to, żeby oddał swój tłuszczyk, na którym następnie przesmaży się on sam, jak i posiekana cebula oraz pokrojona w plasterki kiełbasa. Także najpierw boczek w kostkę. No i od razu pokroję kiełbasę. Kiełbasa będzie pokrojona w pół plasterki. No więc do garnka najpierw wrzucam boczek. No i będziemy go wytapiać. Niech on puści własny tłuszczyk, a ja w tym czasie zajmę się posiekaniem cebuli. Boczek zdążył wypuścić już swój tłuszczyk, także ja wrzucam teraz tutaj kiełbasę. A za chwilkę także posiekaną cebulę. No i niech się to tutaj wszystko smaży, a ja zajmę się obraniem i pokrojeniem ziemniaków. Posiekam także czosnek. Tutaj fajnie już mi się wszystko zrumieniło. To jest moment, w którym do garnka trafia woda. Około 1,5 litra. Pamiętajcie, że tutaj dojdzie także zakwas, także objętość zupy jeszcze się zwiększy. Dorzucę przyprawy, o których nie powiedziałem wcześniej, czyli liście laurowe, ziele angielskie. Zupę już na tym etapie doprawię także majerankiem. No i za chwilę pokrywka. Niech to się pogotuje około 15 minut, aby wszystkie składniki oddały swój smak do wywaru. Rzecz jasna, przyda się tutaj także czarny pieprz, którego nie będę żałował. No i sól na razie trochę, potem jeszcze będziemy doprawiać. Od żuru chłop jak z muru, jest takie powiedzenie. Także ziemniaki to jest nieodłączny element. No a żur śląski właśnie odróżnia się od innych żurów tym, że ziemniaki trafiają tutaj właśnie w takiej formie, pokrojone w kostkę. No bo czasami pewnie spotykacie się z tym, że do żuru dodaje się ziemniaki gdzieś obok, ziemniaki utłuczone. Do śląskiego żuru ziemniaki powinny trafić właśnie w tym momencie, no i pogotować się razem z wywarem. Do żuru razem z ziemniakami dodaję także pokrojony w plasterki czosnek. Robię to celowo w tym momencie. Ja lubię, gdy aromat czosnku w żurze jest mocno wyczuwalny, no a właśnie dorzucenie go pod koniec sprawia, że tak będzie. Także czosnek do garnka, mieszam to wszystko, przykrywam, no i myślę, że 4, może 5 minut. Chodzi o to, żeby ziemniaki były prawie miękkie. 5 minut minęło, ja sprawdziłem, w jakim stanie są ziemniaki, no i okazuje się, że one są niemalże miękkie, także teraz wreszcie kulminacyjny moment naszych przygotowań. Wleję do garnka zakwas żytni. Najpierw oczywiście dokładnie, mocno i energicznie potrząsam butelką tak, aby tutaj ten płyn się bardzo dobrze wymieszał. No i wlewamy. Wlewał będę z wyczuciem, po trochę, od razu też mieszając zupę. Na początek wleję tutaj niecałe 0,5 litra. No i zrobimy mały test smaku, aby przekonać się,
jaka jest kwasowość tej zupy. To zależy od zakwasu. Czasami trafiają się zakwasy bardziej kwaśne, innym razem mniej. Żur śląski oczywiście powinien być wyczuwalnie kwaśny, no ale jeżeli to będzie taki zupełny kwasior, no to wtedy po prostu jedzenie nie będzie aż tak przyjemne. Poziom kwasu musimy sobie tutaj po prostu wypośrodkować. Zdecydowanie jeszcze wlewam tutaj do końca zakwas z tej półlitrowej butelki. A zatem na około 1,5 litra wywaru tej bazy do żuru, 0,5 litra zakwasu w tym momencie mi jak najbardziej wystarczyło. No i zobaczcie, jaką ta zupa od razu nabrała konsystencję, no i barwę, także tutaj nie są potrzebne już żadne inne zagęszczacze, no ale musimy go jeszcze chwilkę pogotować, bo tak jak powiedziałem wam przed chwilą, ziemniaki są prawie miękkie, a więc razem z zakwasem jeszcze około 5 minut i to wszystko tutaj idealnie dojdzie. Kilka chwil później ziemniaki doszły, mogę już w tym momencie wyłączyć ogień. No i żur śląski według tego przepisu, według tego sposobu jest gotowy. Ja szukam miseczki, no i za chwilę rozlewamy. No i to jest właśnie to żur śląski, który najbardziej mi smakuje. Tak przyrządzony według tego przepisu to zupa, którą mógłbym jeść chyba codziennie. Także nie będę sobie żałował, nalewam słuszną porcję. Bardzo ciekawi mnie, co myślicie o tym przepisie. Napiszcie w komentarzach, jaki rodzaj żuru lubicie. Czy jest to właśnie taki śląski, czy może jakiś inny. Ja zdecydowanie lubię właśnie taki. Dla mnie ten widok miski pełnej śląskiego żuru, no to jest po prostu poezja. W takich momentach żałuję, że nie znam śląskiej gotki na tyle, aby móc wyrazić wam moje szczęście. Natomiast za chwilę chwytam za łyżkę, no i najprzyjemniejszy moment, czyli degustacja. No i jeszcze jako dodatek ugotowane na twardo jajko. Jak dla mnie to jest właśnie prawdziwy, domowy comfort food. Uwielbiam takie proste zupy przygotowane od serca. Próbujemy wreszcie. Wyjątkowo smaczna jest ta zupa, aromatyczna, ale nie przekombinowana. Czuć tutaj dokładnie te wszystkie poszczególne rzeczy, które dodawaliśmy podczas gotowania. Jeszcze jedna łyżka, bo nie mogę się powstrzymać. Wspaniale. Ja zabieram się za pałaszowanie tej porcji, no a was zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału Polecam Przepis, bo już wkrótce znowu ugotujemy coś pysznego.